Dzień dobry, witam Was kochani na live z książką w lesie dla rannych ptaszków, którzy już rano widzieli moją relację, to dowiedzieli się, że u nas pada i po prostu lasu nie widać i będzie z książką we mgle. Dla bezpieczeństwa spotkamy się po prostu w altance, ale teraz dla tych, którzy już w tym momencie są z nami, i proszę Was o to, żebyście dali znać, czy jesteście. Chciałabym Wam pokazać, z kim poza mną i poza książką się tutaj jeszcze zobaczycie. To jest po prostu niesamowita rzecz. To znaczy u nas normalna, ale... O, słyszycie? Ale po prostu myślę, że dla niektórych to będzie jednak trochę egzotyka. Zobaczcie, jakie mamy tutaj stado baranków. Tak, gdyby ktoś nie wiedział, co się dzieje i jakie są odgłosy, no to właśnie mamy tutaj dodatkowych pasażerów trochę na gapę naszego spotkania, ale myślę, że to będzie tworzyło dla nas super klimat. O, widzę, że tutaj Beatka już jest, cześć Beatko, w Krakowie też leje. Kasia mówi, że rzeczywiście tak, teraz na moment przestało padać, dlatego Wam tutaj pokazuję, jakie mamy po prostu piękne, piękne stado baranów. Tutaj jeszcze fajnie ich widać. O, po prostu. Tak, takie mamy dzisiaj wiejskie, sielskie, anielskie klimaty z okazji Dnia Mam. Dnia Mamy. Witam Was, kochani. Domyślam się, że większość będzie oglądała nas nieco później. Niektórzy pisali, że to jest najważniejszy czas teraz z dzieckiem rano. Zgadza się, takich momentów nie wolno przegapić, bo one się... No, kiedyś skończą się, nie powtórzę już nigdy. Ja mam tak, że moja Oliwcia po prostu się budzi trochę później, bo to jest taki nocny marek, dzięki temu mogę się spotykać z Wami tak wcześniej właśnie. I dzisiaj, kochani, tak jak Wam zapowiadałam, jest spotkanie dedykowane dla mam. Dla mam, które mają takie swoje dzieci prywatne, ale też takie szkolne. Chciałam Wam powiedzieć na początek, zanim się jeszcze tutaj wszyscy zbiorą, że jeżeli jest tutaj ktoś, kto po prostu marzy o tej roli życia i nie może się doczekać, to chciałam Ci powiedzieć, że ja też bardzo długo na ten czas czekałam. I to jest najpiękniejsza rola, wymarzona, wymodlona. I wierzę, że po prostu dla Ciebie też przyjdzie taki właściwy moment i przyjdzie wtedy, kiedy ma przyjść. I ściskam Cię mocno. A dzisiejsze spotkanie nie tylko dla... Cześć, Anitko. Nie tylko dla mam, które mają takie swoje prywatne dzieci, ale także właśnie o tych, które marzą o tej roli i takie, które po prostu mają swoje dzieci takie po prostu nieprywatne, szkolne, ale takie, którymi się zajmują, opiekują. Cześć Kasiu, widzicie po prostu dzisiaj normalnie śmigam, nawet widzę osoby, które przychodzą. Może dlatego, że mi słońce tak nie świeci w oczy, bo dzisiaj tak u nas pochmurnie i czysto. I tak jak zapowiadałam Wam, to dzisiejsze spotkanie jest jednym z cyklu spotkań z książką w lesie. Będziemy się widzieli także w czwartek. W ramach czytania tego czwartku to będzie spotkanie z Leonardo da Vinci. Nie zdradzę więcej, ale to będzie wyjątkowe spotkanie. I 1 czerwca w poniedziałek z okazji Dnia Dziecka. Natomiast dzisiaj spotkanie takie mamowe z książką, którą też zapowiadałam, Beaty Jurasz, Uwolnij ptaka. Spotkanie wyjątkowe z kilku powodów, dlatego teraz już powiem, że warto ten live udostępnić już teraz, jeżeli czujecie, że to będzie coś wartościowego i się nie powstydzicie tego, co będzie tutaj. A wierzę, że się pojawią takie treści, jestem tego pewna, bo wiem, co będę czytać, które wzmocnią mamy, które takiego wzmocnienia potrzebują, bo to jest rola po prostu takich codziennych siłaczek, wiemy o tym. O, witam panią Kamilę Molek. Mamy dwóch moich cudownych uczniów, którzy po prostu wymiatają, ale nie będę zdradzać jeszcze, o co chodzi, bo to są takie edukacyjne rzeczy, ale szykujemy taki duży, duży projekt.
dzieciaki nad tym mocno, mocno pracują. Troszkę nam to zajmuje więcej czasu niż myśleliśmy, ale po prostu jak to zobaczycie, no to będzie co podziwiać, będzie co podziwiać. Zatem, kochani, przenieśmy się do książki. Beata Jurasz to dziewczyna z Podkarpacia. Psychopedagog kreatywności, trener międzynarodowego programu Odyseja Umysłu. To zaledwie kilka ról, jakie pełni w życiu. Więcej możecie się dowiedzieć u niej na mediach społecznościowych. Natomiast dlaczego tę książkę wybrałam? Dlatego, że jest to książka o doświadczaniu cudów w codzienności. A jak wiecie, ja tę codzienność, taką prozę życia po prostu uwielbiam. Jest to dla mnie bardzo ważny temat i doświadczanie takich cudów, takich wartościowych momentów, łapanie ich jest dla mnie ogromnie ważne i myślę, że dla Was także. Zatem, nie przedłużając, zanurzmy się w książkę. Ja sobie tak to muszę ułożyć, żeby mi to po prostu wiatr nie zdmuchnął. Nie będę czytała po kolei. Dzień dobry, Pani Kasiu. Nie będę czytała po kolei fragmentów. Ja sobie tak po prostu powybierałam, subiektywny wybór. Ale są to fragmenty dla mnie bardzo, bardzo ważne. Kiedy siadam do tej książki, staram się sobie Ciebie wyobrazić. To jaka jesteś, jak wyglądasz, z czym się aktualnie zmagasz, co Cię zajmuje. Jakie są Twoje wyzwania i troski? Czy jesteś aktualnie pełna sił, energii? Czy też może masz chwilę zwątpienia lub zupełnej bezsilności? Bez względu na to, gdzie mieszkasz i w jakim momencie życia aktualnie jesteś, chciałabym, aby ta książka była dla Ciebie potwierdzeniem, umocnieniem tego, co w Twojej podróży życia udało Ci się zbudować w sobie lub też zainspirowała Cię do zrobienia kroków w stronę odkrycia tego, co w Tobie jeszcze nie odkryte. By była odważnym krokiem w stronę Twojego spełnienia i uwolnienia Twojego potencjału. Przychodzę do Ciebie w tej książce z wizytą, bo nawet jeśli się nie znamy, to jesteś mi bliska i życzę Ci z całego serca jak najlepiej. I gdybym tylko mogła, chciałabym Cię uściskać z całych sił i powiedzieć Ci, że jesteś wspaniałą, wyjątkową kobietą. Tą książką chcę dać Ci siłę, jeśli jej potrzebujesz. I chcę dać Ci dowody, że pomimo upadków, sytuacji beznadziejnych, można z nich wyjść z jeszcze większą siłą. Tu znajdziesz fragmenty mojej historii oraz strategie, które pozwoliły mi otworzyć klatkę i uwolnić moje piękno. Siłę, talenty i spontaniczność. I ostatecznie poczuć wolność w wyrażaniu siebie i w codziennym funkcjonowaniu. Napisałam do Ciebie, bo ciągle na swojej drodze spotykam kobiety, które od dawna próbują w swoim życiu znaleźć równowagę. Skupiają się na tym, czego im brakuje, czego nie potrafią i jak bardzo brakuje im doskonałości. Może Ty też myślisz, że jesteś niewystarczająco mądra, piękna lub za stara, za młoda, a tak w ogóle to pewnie nic Ci się w życiu nie uda. Czy Ty dostrzegasz swój potencjał, doświadczenie i siłę? Tą książką chciałabym Cię na chwilę zatrzymać, abyś po prostu się sobie przyjrzała, co już osiągnęłaś, co o sobie teraz myślisz i jak się ze sobą czujesz. Drogie kobiety, kolorowe ptaki, bardzo się cieszę, że wyruszamy razem. Pięknie dziś wyglądasz, tak, do Ciebie mówię. Witam Cię, gdziekolwiek mieszkasz. Czy to na spokojnej wsi, czy w małym mieście, czy też w dużej aglomeracji. Gdziekolwiek teraz jesteś, bez względu na porę dnia, które Ci towarzyszy i bez względu na to, jaki masz nastrój, witam Cię. To są słowa od autorki książki. Kilka słów o niej samej Wam powiedziałam, ale Beata swoją historię tutaj opisuje w książce. Jest to niesamowita historia, jak się domyślacie, skoro znalazła się na kartach książki. Niesamowita, chociaż właśnie pokazuje codzienność i jest to historia, która myślę, że dotyka wielu kobiet. Można się z niej naprawdę wielu lekcji nauczyć. I teraz, żeby Beata nie była dla Was taką po prostu autorką nieznaną, kobietą, o której niewiele można powiedzieć,
To chciałabym Wam też przeczytać kilka słów z jej wstępu, w którym właśnie przedstawiła, kim jest. Cały czas jestem w drodze i daję sobie przestrzeń na to, żeby w tej drodze coś zmieniać, żeby doświadczać, żeby eksperymentować. W dzieciństwie byłam dużym, niewidocznym dzieckiem. Byłam widoczna fizycznie, a nie byłam widoczna w sensie osobowościowym. Zawsze gdzieś tam z tyłu, nie mówiąca o tym, czego potrzebuję, nie mówiąca, czego chcę, choć swoje myślałam, miałam swoje marzenia, swoje opinie, ale z nikim się z nimi nie dzieliłam. Kiedyś byłam nazbyt wrażliwa. Jak ktoś w moim otoczeniu doświadczył nieszczęścia, trudnych sytuacji, to robiłam wszystko, żeby mu pomóc, nawet kosztem mnie samej. Kiedyś bardzo krytycznie podchodziłam do życia, do ludzi. Często coś było beznadziejne, coś było trudne, wmawiałam sobie, że tego czy tamtego się nie da, bo ludzie mnie po prostu wykorzystują, bo ludzie po prostu robią mi na złość, bo ludzie coś tam, bo nie mam pieniędzy, bo nie ma sprzyjających okoliczności, więc życie jest przecież beznadziejne. Patrząc na siebie z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że dzisiaj doszłam do wewnętrznej wolności. I to, co najważniejsze, pokonałam chorobę nowotworową, która wydobyła ze mnie jeszcze większe pokłady optymizmu i siły. To był lipiec 2013 roku. Piękne polskie lato i nagle bum. Pamiętam doskonale, jak mój świat się zatrzymał. Najpierw rozpacz i łzy i niedowierzanie, że ja, taka silna dziewczyna z Podkarpacia. Konsultacje, badania lekarze, ile życia mi jeszcze zostało i czy w ogóle zostało. No i dlaczego ja? Bunt i potwierdzenia ostatnich doświadczeń życiowych. No tak, wszyscy są szczęśliwi, a ja nie zdążyłam, nie zasłużyłam. Potem nagle prawie zamilkły telefony od znajomych. Samotność, rodzina gdzieś daleko. Jak teraz żyć? Pamiętam, jak moja przyjaciółka codziennie przesyłała mi zdjęcia ze swoim dzieckiem za pośrednictwem Facebooka z wyrazami pamięci. Nie zapomnę tego nigdy. Zastanawiałam się, czy dzisiaj widzę ich ostatni raz. Nie wiedziałam, jak funkcjonować, jak chodzić do pracy, skąd brać siłę. Na początku co chwilę płakałam, a potem właściwie przestałam. Zamknęłam się w szklanej kuli, nie czułam już radości ani smutku. Beata tutaj opisuje swoją historię, ale nie jest to taka po prostu biografia, zresztą wyczuliście. Jest ona przeplatana różnymi doświadczeniami, lekcjami. Po każdym rozdziale opisuje takie swoje wnioski, śle życzenia dla każdej z nas. To jest książka adresowana do kobiet. Różne te lekcje były, różne momenty. Czasami lekcje, które były niewdrożone i musiały się powtórzyć. No, któż z nas takich nie ma? Też o tym za moment tutaj będziemy mówić, czy w naszym życiu pojawiały się takie obietnice, które same sobie składałyśmy, ale nie dotrzymałyśmy. Ja takie mam. Nie wiem, czy wy także, ale ja takie mam. Odniosę się tutaj jeszcze do tego fragmentu, który jest dla mnie bardzo ważny, że tutaj właśnie Beata powiedziała o tym, że była zbyt wrażliwa i skupiała się na tym, aby innym pomóc, nie myśląc o sobie. Ja na szkoleniu Fit Wychowawca mam taki osobny moduł, który rozpoczynam słowami, że przychodzi czasami taki moment w życiu nauczyciela, ale nie tylko nauczyciela, wszystkich osób, które po prostu mają misję do spełnienia, a misja mama to jest najważniejsza misja, jaka może być, że chcąc ratować innych, sami siebie krzywdzimy. Chcąc ratować innych, sami siebie krzywdzimy, bo nie dbamy o to, aby po prostu mieć siłę i takie zaplecze, żeby tę misję ratowniczą wykonać i po prostu sami siebie wykańczamy. Nie doceniamy siebie często jako rodzice, jako mamy. Angelika Maria Talaga, Godmother, którą bardzo też polecam Wam, bardzo dużo na temat tego właśnie u siebie na blogu mówi, w podcastach. Między innymi dzieli się także tym,
jaką depresję poporodową przechodziła przy swoim drugim dziecku. Powiem wam, że niesamowity wpis na jej blogu, pokazujący, że często wypieramy to, że właśnie z takim problemem się zmagamy po to, aby sprostać takiemu ideałowi mamy siłaczki, która może wszystko, która się nie ugnie, która wytrzyma dobry humor, ale która sama siebie nie docenia. I to dzisiejsze spotkanie jest po to, abyśmy tak się sobie przyjrzały, abyśmy sobie zobaczyły to piękno, które mamy i którym obdarzamy innych, przede wszystkim nasze dzieci, po to, aby nie popaść w pychę, bo daleko mi do tego, ale po to, aby pokazać tym naszym dzieciom w praktyce, na czym polega takie budowanie właściwe swojej wartości, tego, żeby być świadomym tego, ile faktycznie my innym dajemy i jaki skarb sobie mamy, po to, aby móc odkryć ten potencjał naszych dzieci. Za kilka dni będzie Dzień Dziecka i wtedy już w ogóle będziemy też jeszcze bardziej skupione na tym, aby to nasze dziecko odkrywać. Polecam wam takie narzędzie Odkoduj swoje dziecko, które jest dostępne na fanpage'u FitEdukacji. Oczywiście jest to narzędzie takie darmowe, co środę publikujemy takie ciekawe materiały dla rodziców, którzy chcą być jeszcze bliżej swoich dzieci. I bardzo często my się właśnie tak skupiamy na naszych dzieciach, zapominając o tym, że my, nasze talenty, jakkolwiek je rozumiemy, myślę tutaj głównie o takim rozumieniu według talentów Gallupa, takiej wrażliwości na rzeczywistość, przekazujemy dalej. Jeżeli my ich w sobie nie odkryjemy, to jakże możemy w pełni odkryć nasze dzieci? I teraz, kochani, dalej. Przeniesiemy się jeszcze na kolejne strony, do kolejnych słów. Nie garb się, usiądź prosto. Dziewczynki tak się nie zachowują. Jesteś za mała, aby to robić. Dlaczego dostałaś tego piątkę z historii? Jak nie, tak nie wypada się zachowywać? Nie nadajesz się do tego. Przestań płakać. No, może śpiewanie nie jest dla ciebie. Brzmi znajomo? A może nie słyszałaś takich komentarzy? Może były zupełnie odwrotnie i słyszały same pochwały i komplementy. Świat dorosłych wspierał cię i motywował w twoich działaniach. Cokolwiek słyszałaś, spakowałaś to do swojego bagażu w dalszą podróż. I z tym bagażem idziemy. I po to czytam ten fragment. Nie po to, abyśmy teraz skupiali się może na jakichś żalach do tego, co było w przeszłości, czy nie było, ale abyśmy też były świadome tego, że to, co się zadziało w naszym życiu, to często też będziemy posyłać dalej. I że z tym bagażem trzeba się uporać. Uporać w ten sposób, że po to, aby takie jakieś błędne przekonania sobie zlikwidować, ale też po to, aby często przypominać sobie te wszystkie wspierające słowa, które nas w dzieciństwie spotkały, aby je posyłać dalej teraz naszym dzieciom. Kasia mi tutaj mówi, że mam mieć bliżej mikrofon. Dobrze, czy teraz jest trochę lepiej? Witam kolejne osoby. Cieszę się, że tutaj jesteście. I Małgosia Koźlarska także do nas dołączyła. Cudownie. Dajcie znać, czy teraz lepiej słychać. Bo chyba barany było bardziej słychać niż mnie do tej pory. Teraz, kochani, przejdę do takiego bardzo ciekawego fragmentu i trochę innego od tych, które do tej pory wam czytałam, ponieważ... O, Kasia tutaj dała lajka, że jest okej. Dobra. Ponieważ będzie to takie wezwanie do akcji. Na początek zarezerwowałyśmy sobie kilka takich refleksyjnych słów, a teraz chciałabym wam przeczytać jedno z wielu wyzwań, które tutaj Beata serwuje, bo to jest książka, która po prostu powoduje zmianę w życiu. Nie wiem, czy znacie Beatę, ale ona jest coachem, ambasadorem zmiany, tak o sobie mówi, i przeprowadza kobiety, ale nie tylko kobiety, przez proces zmiany w takich momentach, w których jeszcze
nam skrzydła nie wyrosły, bo sama w takim momencie się zdecydowała na ogromny skok, a jaki to wam nie powiem, bo przeczytacie sobie w książce. I przypominam, że dzisiaj dwie osoby dostaną książkę po prostu w prezencie, także bądźcie do końca, żeby wiedzieć, jak to zrobić. I właśnie do takiej zmiany nawołuję. I teraz chciałabym wam przeczytać takie trzy wyzwania. Trzy wyzwania, które dedykuję nam mamom właśnie w tym dniu, abyśmy znalazły dzisiaj chwilę na to, aby je wykonać. Posłuchajcie, wyzwanie pierwsze. O, Ani tutaj znać, że lepiej. Dobrze, to cieszę się. Wyzwanie numer jeden. Wypisz 30 rzeczy, 30, nie mniej, których dokonałaś w swoim życiu i jesteś z nich dumna. Użyj czasownika dokonanego. Na przykład, mam wspaniałą rodzinę, mam wspaniałe dzieci, nauczyłam się pływać, potrafię świetnie gotować, ukończyłam studia magisterskie, zrobiłam maturę, jestem niezależna finansowo, czy jakieś inne. 30. Dla mnie to też jest dużo, jak to przeczytałam po raz pierwszy, a już któryś raz z kolei do tej książki zaglądam, no to powiem wam, że sobie myślę, jajku, 30 rzeczy, przesada. Przyznam się, że tego wyzwania nigdy nie zrobiłam, dlatego też tutaj go odczytuję, aby sama siebie zmobilizować. Dzisiaj po prostu razem wszystko przejdziemy. Każda w dogodnym momencie swojego dnia, tego dzisiejszego. Okej? Dajcie znać, czy... O, Karolcia jest, cześć Karolciu. Dajcie znać, czy po prostu się podejmujecie tego. To jest wyzwanie numer jeden, czyli 30 rzeczy, z których jesteśmy dumne. I zobaczcie, jak to można łatwo przełożyć na to, aby później z naszymi dziećmi takie wyzwanie przeprowadzić i po prostu z nimi usiąść i zbudować taką listę 30 rzeczy, z których oni są z siebie dumni. Wyzwanie drugie. U nas zaczęło lać po prostu, także może jeszcze trochę bliżej dam siebie. Teraz jak widzisz, że barany to jeszcze po prostu deszczą tutaj, deszcza w altankę, ale daje czadu. To dobrze, że te altany tutaj zbudowali, ja nie mogę. O, Kasia bardzo w komentarzu spróbuje, super. Dajcie znać, czy teraz w ogóle słychać mnie. Niesamowicie po prostu leje. Ale może mi się wiedzieć, poczuć jak panu Tadeuszu, tak sobie siedzimy pod altanką. Super. Dobra, wyzwanie drugie. Trochę mniej przyjemne niestety. Przypomnij sobie obietnice, które sobie złożyłaś, a ich nie dotrzymałaś. Przeanalizuj, co cię powstrzymało. Co ciekawe to to, że kiedy innym coś obiecujemy, a tego nie zrobimy, to mamy często wyrzuty sumienia. Kiedy jednak siebie zawodzimy, nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo odbiera nam to siły i wiarę w siebie. Po prostu się nad tym nie zastanawiamy. Wypisz teraz 3 dane sobie obietnice, których nie dotrzymałaś. Jak się wtedy czułaś? No, to jest jeszcze trudniejsze. Tutaj Kasia Tymoszuk napisała, że trudne te 30 rzeczy, z których jesteśmy dumne. Trudne, tak, trudne przyznaję. Ale trzeba wszystko przebrnąć. Chcemy tego zrobić. Chcemy mieć dzisiaj taki dzień, który nas wzmocni i taki, który też będzie może inny od wszystkich, który nas wiele nauczy. Więc się podejmiemy tego, a wyzwanie drugie właśnie to tych obietnic niedotrzymanych. No ja mam takie na swoim koncie. Że mam przypiąć mikrofon, tak? Anita tutaj daje, dobra, ja tak będę go trzymać. Tak, jest, myślę, że no, myślę, że każdy jakieś takie właśnie niedotrzymane obietnice, może nie duże, może małe, ale ma na swoim koncie. A jak budować zaufanie do siebie? No właśnie w taki sposób, że po prostu dotrzymujemy sobie danych obietnic. Jeżeli się czegoś podejmujemy, to to wykonujemy. Ja dzisiaj sobie też zrobię taki rekonesans. Na tym się jakoś tutaj nie muszę bardzo zastanawiać. Niestety po prostu od razu to przychodzi do głowy. Nawet może więcej niż 3, ale trzymajmy się tego, że 3, a 30 dobrych. Okej, tutaj mój mąż daje znać, że mam dać bliżej siebie komórkę, bo mówię do mikrofonu z komórki. Ciekawe czemu, jak to podłączone, ale okej, dobra. To w takim razie
już wiem, 30 pozytywnych rzeczy, z których jesteśmy z siebie dumne i 3 takie, których zawiodłyśmy i chcemy je naprawić. I wyzwanie trzecie. Złóż sobie małą obietnicę i dotrzymaj danego słowa. Na przykład, pójdź wcześniej spać, idź pobiegać, może weź udział w wyzwaniu Pit Belfer, spotkaj się z dawno niewidzianą koleżanką, odwiedź mieszkającą w innej miejscowości rodzinę, umów się na piknik ze znajomymi, zrób niespodziankę mężowi. Określ z miłością i realizmem obietnicę z datą końca realizacji. Co ci to da, jak cię wzmocni, kiedy to osiągniesz? Wyobraź sobie, że już to zrobiłaś. Tak, coraz trudniejsze zadania, Kasia, to prawda. Myślę, że to trzecie wyzwanie też podejmiemy, prawda? Damy sobie takie 3 obietnice, może właśnie z tych, których nie spełniłyśmy, a może takie, które będą na początek łatwiejsze, bo te, które nie spełniłyśmy, to pewnie dlatego, że były dla nas trudne, może rozłożone w czasie na dłużej. Ale postanówmy sobie teraz o poranku, aby ten dzień uczynić wyjątkowym i zrobić w nim coś, o czym może dawno marzyłyśmy. Może właśnie takie czytanie w deszczu to byłoby coś, czego jeszcze nie miałyśmy, a już po prostu mamy ze sobą, także super, już mamy jedną rzecz na koncie. Ja, kochane, tego wyzwania się podejmuję, tych 3 rzeczy, ja sobie to dzisiaj zrobię. Wierzę w to, że wy także się tego podejmiecie. Nasze spotkanie powoli dobiega końca. Zachęcam was do lektury tej książki, ponieważ, no tak jak słyszycie, jest taka wzywająca do akcji i bardzo, bardzo taka osobista. Po prostu książka, która zmienia życie, ale no wtedy, kiedy się działa, bo działa tylko działanie nasze, na przykład po czytaniu. Samo czytanie wiele tutaj nie zdziała. Więc wyzwanie podejmujemy. Natomiast teraz, kochane, bardzo ważna rzecz. Ja wczoraj do Bartki telefonowałam właśnie w związku z naszym dzisiejszym live'em, że będę robiła taką akcję, że wróciłam znowu do jej książki. A wróciłam no, po jakimś dłuższym czasie, bo powiem wam, że Beata Jurasz jest jedną z osób, które wypowiadają się w mojej trzeciej książce, która, jak wiecie, jeszcze na razie jest w fazie korekty u wydawcy, w wydawnictwie Divin i czeka na swój dobry moment. Teraz też obecna sytuacja trochę pokrzyżowała plany wydawnicze, ale wierzę w to, że już to niebawem ukaże się książka na rynku i ujrzy światło dzienne. I właśnie Beata jest jednym z ekspertów, które się w książce wypowiadają właśnie na początku w rozdziale dotyczącym zmiany. I wróciłam po raz kolejny do jej książki, bo tak poczułam, że po prostu ten dzień dzisiejszy będzie takim dobrym momentem, aby wam o tej książce opowiedzieć i dlatego ją dzisiaj tutaj prezentuję. I tak jak wam powiedziałam we wczorajszej relacji, Beata sama zaproponowała, aby po prostu wam sprezentować 2 egzemplarze książek. I teraz do kogo te egzemplarze popłyną? Mianowicie do dwóch osób, które udostępnią u siebie ten dzisiejszy live na swoim profilu czy na fanpage'u, gdzie wam jest wygodniej i napiszą w tym poście udostępniającym swoje najważniejsze lekcje, wnioski z tego, co tutaj usłyszałyście. I post udostępnienie, które zdobędzie najwięcej takich interakcji z widzami waszymi, z tymi, dla których wy treści udostępniacie, zdobędzie po prostu nagrodę w postaci książki, jaką Beata wam wyśle. Przypuszczam, że to będzie nawet książka z autografem. Myślę, że to mogę wam tutaj zaproponować i jeszcze o to Beatę poproszę, bo jeszcze tego tutaj nie omawiałyśmy. I do której godziny zabawa trwa? Więc dzisiaj do godziny 18. Ja o godzinie 18
sprawdzę sobie udostępnienia live'a i to, co się tam podziało, wasze lekcje, i napiszę do dwóch osób, do których książka pofrunie, a gwarantuję wam, że to będzie cudowne doświadczenie i super, że właśnie w takiej postaci książkowej, bo z pewnością pomoże wam, a kiedyś może waszym dzieciom, waszym córkom, może uczennicom. Zatem myślę, że to będzie taka naprawdę duża wartość z wielką misją, bo to jest książka z misją, jak to sama autorka powiedziała. Ciekawa jestem, czy podoba się wam pomysł. Widzę tutaj już, że niektóre osoby napisały, że czekają. Super, poleciały serduszka. Bardzo wam dziękuję. Cieszę się, że mogłyśmy razem spędzić ten poranek. Mówię tak w formie żeńskiej, bo tutaj na razie żadnych panów nie widziałam poza moim mężem. A ja wam teraz jeszcze tutaj pokażę, jak tutaj u nas to wszystko wygląda. Poprzestało lać, wiecie? Po prostu to jest niesamowite. Naprawdę ten live miał się właśnie tutaj odbyć w tym miejscu, bo teraz już mogę sobie spokojnie wyjść, nawet bez parasola. I zobaczcie, tutaj mamy naszych słuchaczy wiernych. O, patrzcie, się tam barany normalnie pod drzewami sobie siedzą. Zbunkrowały się na czas ulewy. Super, po prostu naprawdę wspaniały czas. Uwielbiam takie poranki. Wczoraj rozmawiałyśmy nawet z Anitką, a ja już nie wiem, tam do tej Adanki, że Bielsko to jest naprawdę cudne miejsce. I no i co? I ja po prostu tutaj zapraszam wszystkie osoby, które mogą się tutaj pojawić. To jest takie miasteczko po prostu pod górami i no i tutaj jest po prostu, wiecie, wszystko, to jest po prostu wszystko. To jest taka moja mała ojczyzna, w której no po prostu kocham. I co? I z jakiej okazji na przykład tutaj można przybyć? Na przykład z okazji Fit Edu Campa, który planujemy na październik. Bardzo mocno wierzę w to, że się tu nasze spotkanie odbędzie. Ono wprawdzie będzie w centrum miasta, ale co? Możemy sobie się przejść na taki spacer na lotnisko, prawda? I sobie barany pooglądać. A tutaj nie tylko takie zwierzęta mamy więcej, bo tutaj jest w ogóle małe zoo, ale to akurat do zoo nie należy, bo to jest na drugiej części lotniska. Tak się rozgadałam teraz w ogóle trochę nie na temat. Życzę wam, kochane, wspaniałego dnia mamy, takiego pełnego cudownych momentów z waszymi dzieciakami. Tak, pasą się barany wełniane, dokładnie. Takich niezapomnianych chwil, które niekoniecznie są związane z prezentami czy z jakimiś super wyjazdami, ale takie po prostu codzienne, których nie zapominamy, takie poranne przytulasy, na które ja już teraz pędzę, bo moja córka się pewnie za moment będzie budzić. Życzę wam samych pięknych momentów, a także tego, aby książka Beaty do was pofrunęła. Po prostu to jest szok. Ja się tak cieszę, że taka super pogoda teraz jest i że jednak zdecydowałam się, że to jednak będzie w lesie, we mgle, czy wśród baranów, jak zwał, tak zwał. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i dajcie znać, może też w komentarzach, jak wam ten dzień się zapowiada, jak wam będzie mijał. I do zobaczenia w czwartek na spotkaniu z Leonardo da Vinci, a w poniedziałek na spotkaniu z okazji Dnia Dziecka. Zaczyna padać, więc ja uciekam po prostu do altanki i pod parasol. Wszystkiego dobrego.